Jak poradzić sobie z opóźnieniami, które pojawiają się podczas korzystania np. z programu MPC Beats i w ogóle generalnie z każdego programu typu DAW? Jeżeli dźwięk słychać dopiero po jakimś czasie od naciśnięcia np. Na klawisza na klawiaturze, co zupełnie uniemożliwia grę, to trzeba coś z tym zrobić. W tym celu należy sięgnąć do ustawień programu, tutaj w menu. Odszukujemy w zakładce Edit na samym dole Preferences. Można też to okienko otworzyć za pomocą skrótu klawiaturowego klawiszy Control i przecinek. Po naciśnięciu pojawia się takie okienko i można teraz spróbować dociec przyczyny. Po pierwsze, należy zapomnieć o korzystaniu z jakichkolwiek urządzeń typu bluetooth, czyli na przykład ze słuchawek bluetooth, czy z głośniku bluetooth. One same generują Gigantyczne opóźnienie i jest to nie do wyeliminowania. Tak więc bardzo mi przykro, ale niestety trzeba korzystać wyłącznie z urządzeń przewodowych czy to z głośników podpiętych do gniazda, jack w komputerze, czy to ze słuchawek, czy z monitorów studyjnych, jeżeli ktoś już jest bardziej zaawansowany. Teraz przede wszystkim należy wybrać. Urządzenie Audio wyjściowe. I tutaj mamy do dyspozycji dwa, dwie albo trzy możliwości. Jeżeli ktoś nie korzysta z zewnętrznych interfejsów audio, to będzie miał do dyspozycji tylko Direct Sound lub Windows Audio. Ja korzystam z Windows Audio, ponieważ tylko w ten sposób mogę nagrywać dźwięk z programu tutaj. W filmiku. Gdybym ustawił ASIO, są to sterowniki przeznaczone do strumieniowego przesyłania dźwięku i są one najszybsze i powodują najmniejsze opóźnienia. Jednak wtedy nie mógłbym nagrywać dźwięku tutaj w filmiku, dlatego korzystam z Windows Audio. Natomiast zupełną klęską będzie skorzystanie z Direct Sound, bo tutaj opóźnienie. Praktyce uniemożliwia zrobienie czegokolwiek. Jeżeli ktoś nie ma zewnętrznego interfejsu audio, to ma do dyspozycji tylko te dwie opcje. Należy wybrać Windows Audio. Teraz należy wybrać swoje urządzenie wyjściowe. Jak widać, opcja Windows Audio również umożliwia korzystanie z zewnętrznych interfejsów. Które ja mam tutaj dwa, a nawet mam jeszcze jakiś dodatkowy sterownik dźwięku podłączony pod gniazdo. VGA. Natomiast w moim laptopie podstawowy sterownik podst dźwięku, podstawowa karta to jest oto urządzenie Realtek Audio i je należałoby wówczas wybrać. Czego ja teraz nie zrobię, bo nie będę mógł dalej tutaj transmitować dźwięku. I Możemy teraz spróbować zmienić, jeżeli oczywiście urządzenie ma taką możliwość, częstotliwość próbkowania. W tym wypadku jest ona tu ustawiona sztywno na 48 kHz i koniec, i nic się z tym nie da zrobić. I tutaj ustawiamy wielkość bufora, czyli właśnie opóźnienie. Jest to czas, jaki dajemy do namysłu naszemu komputerowi do przetworzenia dźwięku. Ponieważ obrobienie dźwięku, jeżeli mamy po Uruchamiane różne efekty, na przykład pogłos, i tak dalej, to komputer potrzebuje jakiś czas, żeby te efekty nałożyć i przeliczyć. I należy tutaj wybrać jak najmniejszą tą wartość, ale taką, żeby jeszcze nie nastąpiły słyszalne przerwy w dźwięku. I jak widać, że możemy tutaj maksymalnie zejść do 3 milisekund, to jest 1 setna mniej więcej sekundy. Mili to jest tysięczna. 10 milisekund to jest 1 setna sekundy. A maksymalny czas, jaki tutaj program oferuje, to jest tutaj ponad 40 milisekund, czyli mniej więcej 4 setne sekundy. I to mamy do dyspozycji. I przy takim opóźnieniu Korzystanie tutaj z klawiatury nie powinno napotykać problemów. A co zrobić, jeżeli chcemy jednocześnie odsłuchiwać podkład i nagrywać własny wokal i jednocześnie w słuchawkach słyszeć swój własny głos? Niestety, w tym wypadku nie obejdzie się bez zastosowania interfejsu audio. Ale zresztą, jeżeli ktoś chce skorzystać z mikrofonu, a nie chce korzystać z mikrofonika, który jest na przykład podłączany. Znaczy, każdy sensowny mikrofon, na którym chcielibyśmy nagrywać w sensownej jakości yy, swój głos, jednak będzie wymagał takiego interfejsu. Tu mam najtańszy interfejs audio możliwy, albo jeden z najtańszych. I on posiada tutaj taką opcję na panelu frontowym. Jest przełącznik z napisem output, i można ustawić go na USB i wówczas słyszelibyśmy swój głos z mikrofonu ze wszystkimi nałożonymi efektami, z których korzystamy w programie, ale właśnie z opóźnieniem, w tym wypadku tutaj z ustawionym opóźnieniem 10 milisekund, czyli 1 na sekundy i jest to zdecydowanie za dużo. Natomiast możemy tutaj ustawić Wyjście jako Direct Mono, i wówczas będziemy słyszeć swój głos natychmiast w słuchawkach, ponieważ dźwięk z mikrofonu bez przekazywania go przez złącze USB nie, jest, nie przechodzi przez komputer, tylko jest kierowany natychmiast do wewnętrznego wzmacniacza słuchawkowego w tym interfejsie. I dzięki temu nasz głos słyszymy jednocześnie z podkładem. Które przychodzi tutaj do interfejsu przez złącze USB. Czyli podsumowując, aby wyeliminować opóźnienia w programie DAW w między naciśnięciem klawisza a usłyszeniem generowanego dźwięku, należy przede wszystkim skorzystać z Opcji Windows Audio, a nie z Direct Sound, należy właściwie od tego zacznijmy. Zapomnieć o stosowaniu jakichkolwiek bezprzewodowych urządzeń dźwiękowych, łączących się z komputerem przez Bluetooth, czyli z bezprzewodowych słuchawek i z bezprzewodowych głośników, niestety tylko po kablu. Należy ustawić Windows Audio, a nie Direct Sound i wybrać najmniejsze możliwe opóźnienie, jakie. Nam tutaj oferuje nasz komputer, jeszcze bez słyszenia efektu przerywania dźwięku. Należy jednak troszeczkę czasu tutaj na przetworzenie sygnału zostawić. Żeby to opóźnienie jeszcze bardziej zminimalizować, należy skorzystać ze sterowników typu Asio i z zewnętrznego interfejsu audio. Przy nagrywaniu wokalu natomiast należy stosować bezpośrednie połączenie między mikrofonem a wewnętrznym wzmacniaczem słuchawkowym interfejsu z pominięciem wszystkich efektów i programu DAW.